Kowalski! Macie prezent, gdzie będziemy z guza. Ile? Dwie dyszki. I nie chcę cię widzieć jeszcze na mojej klatce. Jak wyjdziesz z tej swojej głupiej dziupli, to ci wszystkie jedynki na spacer wyprowadzę. Moje jedynki wyszły już tydzień temu na spacer. Teraz zostało mi tylko dwójki, piątki. Co trzęsiesz tym jak fryndlem? 5, 10, 14. Jezus Maria, bieda u ciebie, chłopie. A to pomarańcze jeszcze daj. Nie pluj na mnie, paździerzu, bo ci oczy wydubię, a tego byś nie chciał, nie? Nie? Nie znasz nam gdzie opić? Ty, Kowalski, ty pamiętaj, nie mów nic mojemu staremu, bo wiem, gdzie mieszka twoja matka. Zenek taki dobry człowiek i tak wychował Cebolę. Co na obiad? Rosół. A co ja mam? Pić jedzenie? Jeść picie? Idę na kepsa. Znowu będzie żartem syp? Powiem ojcu. Mama, mam dla ciebie rowerek. Ćwiczysz z tą chodakowską na podłodze, a teraz byś mogła śmigać w domu. Skąd ty go wziąłeś? No jak to skąd? Siłowni. Ale przecież siłownia jest zamknięta, bo mają remont. Ha! I teraz jeszcze muszę wymienić szybę. A ten rower ma takie fajne funkcje, wiesz? Ma takie coś jak settings, modę, reset. Ma najlepszego trenera personalnego na świecie. Jakiego? Kanara. No, to gratuluję. W końcu coś, matka. Dziś, kurwa, tą muzykę na dyskotece jesteś! Paździerzu! O nie! Cebul! I co, frajerze? Kończył się dobry dzień dla ciebie. Dziecka, gdzie jest obiad? Nie ma. No to ty manko, raz, dwa, trzy! No dobra! Młody znowu kradł kredki dzieciakom w przedszkolu. Pozbądźmy się go! Trzeba byłoby go znaleźć w jakiejś szkole, może z internatem? Z internetem? Wszystko słyszałem! Co wy jesteście, zbrodniarze z Wydrale? Co ja wam zrobiłem? Chcesz się bić? Co się patrzysz? Do pokoju idź! To ale zawsze mi mówisz, tak? Co, taki kozak jesteś? Dawaj na stole przez klatkę! A ty się sam tam! Do pokoju! I się zmieniacie, a ty co, takie karate, karate? Do pokoju! Zamknij się, zaczynasz, ty co? A zaraz pokażę! Lubię stać w windzie, żeby ta wieśniara z mojego piętra musiała chodzić po schodach. Dlaczego bijesz matkę? Bo lubię. Znajdź sobie inne hobby. Co mam bić ciebie? Nie. Frajerze? No co, taki wysoki jesteś? Ma karę. Synek, widziałem wczoraj, jak Menel adorował sprzedawczynię. Wiesz co, sądzę, że są ludzie i taborety. Tak, syn. Tak. A taki menel, to ty spoko ziomek, a z jednego poznałem, to powiedział do mnie: ej, księciuniu, masz może 5 zł? Ja mówię, no nie mam, a mówi: no ale ja mam, wszystkiego najlepszego, kolego, i no browara, i było bardzo dobrze. No, ja znam z 12 meneli. Tato, wszyscy menele z osiedla to twoi koledzy. Jeśli już nie piję z osiedlową patologią, czy to w tej patologii zaniknęły już jakiekolwiek oznaki inteligencji? A czy ta patologia miała kiedykolwiek jakieś formy inteligencji? Skąd masz jabłko Buka? Nie twój interes, Luju. Idź za bramę, do babki. Nie chce mi się. Coś jeszcze? Ciągle to samo, idź za bramę. Synek, skocz po żubra. O, jest w ciekawej cenie. Złoty 69. Taniutko. No to co? Lecę! Synek, firmę byś założył! A tak się składa, że firmę już mam. Ciekawe jaką? Taki, wiesz, handelek na szybko, tam, tu i tam. Tak, szybkie ręce, lepkie dłonie. Dokładnie.
Nazwałem ją sobie laptopy i komputery u Sebola za półceny znalezione, nie kradzione. Sebol, co się stało? Czarna mamba! Czarna mamba, narkotyków wiecie nie! W naszej rodzinie wiele się w ostatnim czasie zmieniło. Zenon jest na studiach. Jestem właśnie. Ja wykładam chemię. Tak, w markecie. Tak. A młody? Ja jestem graficiarzem, malarzem i robię graffiti na przystankach. Jesteśmy szczęśliwą rodziną. Moje kochanie, rodzice.